pierwsza, moim zdaniem najważniejsza informacja to taka, że mieszkańcy Sanoka, osoby fizyczne na tym procesie restrukturyzacji nie ucierpią, w sensie, że ich zdeponowane środki nie zostaną w żadnym stopniu, w żadnym procencie utracone. Druga informacja też nas cieszy, że środki przedsiębiorców z terenu miasta Sanoka, czyli tych, którzy inwestują tutaj u nas w mieście, również zostaną zachowane w całości. Natomiast trzecia informacja niepokojąca dla samorządu, nie tylko dla samorządu miasta Sanoka, ale dla tych 35 jednostek samorządu terytorialnego, to jest taka informacja, że środki samorządowe zostaną w wysokości 57,4% przekazane do Banku Nowego BFG, natomiast pozostałe środki zostaną ostatecznie utracone. Na pytanie ze strony przedstawicieli samorządu, czy ta decyzja może być jeszcze zmieniona, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, przedstawiciele Bankowego Funduszu Gwarancyjnego udzielili jednoznacznej informacji, że to już nie podlega negocjacjom i zmianie. Natomiast pani wojewoda podkarpacka, pani Ewa Leniart, zapewniła samorządy, że w dniu dzisiejszym podejmie starania, aby w jakiejś formie wypracować jakieś formy rekompensaty dla jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie zobowiązała nas, wszystkich samorządowców, aby do piątku przekazać informacje z każdego samorządu, jakiej wysokości środki zostały utracone. Tutaj, drodzy Państwo, chciałbym oddać teraz w tej chwili głos skarbnikowi miasta Sanoka, panu Danowi Florko, który dzisiaj jeszcze rano stan naszych rachunków weryfikował, sprawdzał, aby udzielił informacji, jaka jest strata gminy miasta Sanoka. Łukasz, proszę, przestaw mi tam też troszeczkę. Dzień dobry Państwu. Więc po podsumowaniu dzisiaj wszystkich stan na rachunkach bankowych, zarówno Urzędu Miasta, czyli na rachunku bieżącym i na subkontach, okazało się, że łączna kwota utraconych przez Urząd Miasta środków poprzez potrącenie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na tę restrukturyzację przymusową Podkarpackiego Banku Spółdzielczego wynosi 3 528 991,03 zł. Uwzględniając również te potrącenia na rachunkach jednostek organizacyjnych gminy miasta Sanoka, czyli w jednostkach oświatowych, w jednostkach kulturalnych, czyli Miejskiej Bibliotece Publicznej, Sanowskim Domu Kultury, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Jest to jeszcze, dochodzi kwota ponad 750 tysięcy, także łącznie po stronie wykonanych dochodów, bo to tak należy potraktować, bo to są już dochody potrącone z budżetu 2020 roku, wynosi 4 267 182,79 zł. Stanowi to 2,4% planowanych dochodów budżetowych na rok 2020. Jeszcze informacja, na jakich zadaniach? Jakich zadań dotyczą? To znaczy, te potrącenia dotyczą tak mniej więcej pół na pół dochodów osiąganych z tak zwanych wpływów dochodów bieżących, 2 miliony, i z dochodów tak zwanych majątkowych, które akurat dotyczą tutaj wpływu z dotacji otrzymanych na koniec ubiegłego roku budżetowego, w miesiącu grudniu, dotacji na realizację dwóch, jednych ze strategicznych tutaj inwestycji planowanych do realizacji w roku bieżącym budżetowym. Dotyczy to budowy łącznika Łany, dotacja w kwocie 3 650 000 i przebudowy ulicy Pomorska i Tysiąclecia, kwota 1045 000. Z tej sumy dwóch kwot
zostało potrącone łącznie 2 miliony złotych. Mniej więcej tak to proporcjonalnie tym wskaźnikiem. Co to oznacza? Czy one są zagrożone? Ja może zaproponuję Państwu tak, że zastępca burmistrza, pan Grzegorz Kornecki, odniesie się do wydatków poczekajmy bieżących dotyczących jednostek oświatowych. A jeśli chodzi o inwestycje, to ja... Panie Renato, mogę prosić? W dalszej części udzielić informacji, co z tymi zadaniami inwestycyjnymi. Dziękuję Państwu. Tak jak powiedział pan burmistrz Artur Konrad i pan skarbnik, w tym momencie, jeśli chodzi o placówki oświatowe, wśród tej dużej kwoty utraciły one skąd swoich około 314 tysięcy. Składało się to na oczywiście bieżący rachunek zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych, dochody własne. Jedna ze szkół też straciła w kwocie około 13 tysięcy środki na program Erasmus, które zostały przyznane tej szkole. W tym momencie, jeśli chodzi o Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, świadczenia 500+ nie są zagrożone, będą w odpowiednim terminie wypłacone. 24-27 to są te terminy wypłaty świadczeń też zasiłków okresowych, stałych, pielęgnacyjnych. W tym momencie te świadczenia również nie są zagrożone. Jeśli chodzi o płace, bo 27 będą płace w szkołach, jednostkach naszych podległych, w przedszkolach, żłobkach. Dotyczące administracji obsługi, one również płynnie będą przebiegały. Płace nauczycieli w tym momencie również na dzień 1 lutego nie będą zagrożone. W tym momencie, jeśli chodzi o płynność i wypłatę tych środków, nie będzie w jakimś stopniu zagrożona. Także te osoby, które korzystają z tych świadczeń 500+, jak powiedziałem, oczywiście zasiłków mogą spokojnie, bezpiecznie będą otrzymywać te świadczenia, tak jak było to przewidziane. Tym bardziej, że w poniedziałek, jak pan skarbnik przekazał, wpłynęła akurat kwota dotacji 2 miliony. Ta kwota jest w pełni do dyspozycji Urzędu Miasta dotycząca właśnie świadczeń 500+. Natomiast pozostałe kwestie, o które Państwo pytacie, myślę, że utracone środki dla kontach bieżących w kwocie 42,70. Na MOSIR-ze to jest kwota około 310 tysięcy z rachunku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Natomiast jeśli chodzi o Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ta kwota utracona jest około 10 tysięcy w tym momencie. W jaki sposób to zagrozi właśnie inwestycjom? Właśnie chciałem przedstawiające jeszcze uzupełnić tę informację, jeśli chodzi o ryzyko zagrożenia płynności finansowej tutaj urzędu. Na dzisiaj... Możemy poczekać jeszcze sekundę. 21 stycznia. Takiego ryzyka nie widzę z uwagi na fakt, że to, co już tutaj kolega zastępca powiedział, że były obawy, że ze środków z dotacji na wypłatę 500+ 2 miliony złotych, że również z tej części zostaną potrącone te środki dla BFG, ale okazało się, że ta kwota została uznana na rachunku z datą wczorajszą, czyli już jak gdyby będąc tymi dobrymi aktywami w nowym banku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Także tutaj nie było żadnego potrącenia. Natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenia płatności bieżących, czyli faktur dotyczących przede wszystkim na dzisiaj, bo inwestycji jeszcze na tyle nie realizujemy, żebyśmy mieli terminy płatności faktur inwestycyjnych, czyli faktur z działalności bieżącej, dodatków bieżących i zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracowników urzędu na koniec miesiąca. Nie ma takiego zagrożenia. Tych środków będzie brakowało na pewno w ciągu całego roku budżetowego. Natomiast mamy otwarty kredyt w rachunku bieżącym w MPBS-ie, w tej chwili w Nowym Banku, w wysokości 5 milionów złotych, którym kredytem będziemy się tutaj posiłkować, jeżeli będą terminy zapadają w płatności, a nie będziemy mieć po stronie dochodów własnych środków. Także na dzisiaj nie widzę zagrożeń, które mogłyby skutkować jakimiś zaległościami czy niewypłatą świadczeń dla pracowników, a przede wszystkim wypłatą świadczeń, które przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacane są w ramach pomocy społecznej.
A to z łącznikiem jest tymi dwiema drogami? Inwestycje. To może pan, to ja. Burmistrz, proszę bardzo. Szanowni Państwo, te 2 miliony utracone, na które wskazał Pan Skarbnik, dotyczą dwóch najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych przez miasto Sanok w tym roku. Pierwsza inwestycja to jest budowa łącznika ulicy Łane z drogą krajową. Druga droga to jest rozbudowa ulicy Tysiąclecia i Pomorskiej. Na obu zadaniach inwestycyjnych płatności są realizowane według harmonogramu, zgodnie z umową. Ja przypomnę, że jeśli chodzi o inwestycję łącznik Łany, to tam to zadanie, koszt tego zadania to jest kwota 7 milionów 300 tysięcy. Zatem na tym zadaniu uszczerbek finansowy w wysokości 1,5 miliona powoduje, że my będziemy mogli spokojnie przez wiele miesięcy tą umowę realizować. Będziemy w tym okresie czekać na decyzję rządu, pani wojewody, czy w jakiś sposób uda się uzyskać formę rekompensaty. Ostatnia płatność na tym zadaniu jest według harmonogramu przypada na miesiąc grudzień. Natomiast drugie zadanie to jest ulica Tysiąclecia, ulica Pomorska. Tam ostatnia płatność według harmonogramu przypada w miesiącu sierpniu bieżącego roku. Także również póki co dysponujemy środkami budżetowymi pozwalającymi na nieprzerwaną realizację tych zadań inwestycyjnych. Zatem tutaj komunikat do mieszkańców zarówno dzielnicy Posada, jak i dzielnicy Dąbrówka w Sanoku, że inwestycje na ich terenach będą realizowane. Co z jednostkami podległymi? Czy te straty, które też poniosły, w jaki sposób odbiją się na ich funkcjonowaniu? Tutaj zastępca wskazał, przekazał informacje dotyczące ośrodka pomocy społecznej, jednostek. To wszystko mnie tak. Dobrze. Mam pytanie, ponieważ samorządowcy przygotowują pismo do sądu administracyjnego. Czy Urząd Miasta Sanoka także pismo podpisze? Wiem, że Lesko podpisze i Ostrzyki też podpiszą. To znaczy, szanowni Państwo, tutaj zaraz udzielę głosu panu skarbnikowi. Generalnie burmistrz miasta Sanoka zgodnie z przepisami musi podejmować wszystkie czynności, które są wymierzone w interesie gminy miasta Sanoka. Na dzień dzisiejszy jeszcze ten termin nie upłynął na złożenie tej skargi. Nie wykluczamy tej decyzji, natomiast wydaje mi się, że należy poczekać również na wyniki działalności pani wojewody, bo pani wojewoda zapewniła, że jest wola tutaj pomocy dla ja uzupełnię pana burmistrza. Proszę Państwa, te uprawnienia wynikają z samej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, chyba z paragrafu 103, który mówi m.in., że uprawnienia do wniesienia skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, tej skargi do sądu administracyjnego, jest każdy podmiot, każdy, kogo interes prawny został tą decyzją naruszony. To nam się wydaje, że interes prawny jednostek samorządu terytorialnego został naruszony z uwagi na poniesione straty. I w tej chwili będziemy się zastanawiać, czy będzie to jakiś zbiorczy, powództwo zbiorcze, czy każda jednostka będzie występować osobno, czy w ogóle wystąpi, prawda? Trzeba też brać pod uwagę fakt, że jeżeli są takie uprawnienia, możliwość odwołania się, złożenia takiej skargi, żeby ewentualnie z takiej możliwości skorzystać, żeby potem nie było zarzutów, braku należytej staranności ze strony burmistrza, jeżeli chodzi o tą stronę odwoławczą i możliwość odzyskania tych środków. Także to w tej chwili rozmawiamy, zobaczymy, mam jeszcze czas na ewentualnie ten termin złożenia takiej skargi. Co z budżetem, ponieważ budżet miasta został uchwalony, czy teraz będzie? Budżet został uchwalony 16 stycznia. W tym momencie tak naprawdę można powiedzieć, że tych 4 milionów wykonanych już brakuje. Ale to nie znaczy, że już jutro czy na najbliższej sesji zwyczajnej budżetowej 30 stycznia będziemy robić jakieś korekty, bo w sytuacji takiej skrajnej, czyli zakładamy, że takiej pomocy ze strony
powiedzmy, rządu nie będzie, albo nie w pełni ta pomoc pokryje te straty jednostek, to możemy się posiłkować, czyli tak kolokwialnie mówiąc, tą dziurę zasypać, jeżeli chodzi o tak zwane wolne środki z roku 2019. Są to wolne środki, które można przeznaczyć na zbilansowanie budżetu. Nie wiemy, jaka to jest kwota, bo dopiero jeszcze jesteśmy w trakcie księgowań ubiegłego roku. To jest jak gdyby pierwsza taka ścieżka. Druga ścieżka to szukanie oszczędności zarówno w wydatkach bieżących, jak i inwestycyjnych. No to muszę powiedzieć, że biorąc pod uwagę parametry budżetu naszego, takiej możliwości nie ma. Bo tak naprawdę poziom wydatków bieżących jest zbilansowany do poziomu dochodów bieżących i niektóre nawet obszary, można powiedzieć, mogą być lekko niedoszacowane. Jeżeli chodzi o oszczędności na zadaniach inwestycyjnych, to, no to tak samo, realizujemy te strategiczne inwestycje, które nam przeszły z roku ubiegłego, czyli dwa łączniki, łącznik, dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3 700 000 zł. No i to, co już pan tutaj zastępca mówił, realizacja łącznika przy ulicy Ład. Następna ścieżka jest, jeżeli mówię, jeżeli tych środków by zabrakło, to w tej chwili nasilamy, żeby zwiększyć w tym roku budżetowym dochody ze sprzedaży majątku. Oprócz tego, co jest założone w planie. Także każda nadwyżka realizacji tych dochodów ze sprzedaży majątku, no również wpłynie nam na zabezpieczenie tych środków utraconych. No i ostatnie rozwiązanie, jeżeli oczywiście te poprzednie, o których powiedziałem, nie pokryłyby tej straty, no to żeby zabezpieczyć płatności wszystkich zobowiązań, no to trzeba by było zmniejszyć deficyt budżetu poprzez sfinansowanie tego, co brakuje, środkami zewnętrznymi, czyli należy czytać kredyt lub obligacje komunalne. I ostatnie pytanie z mojej strony. Wójt gminy Komańcza nie wyklucza redukcji etatów. W Lesku nie będzie kolejnych zatrudnień w Urzędzie Miasta i Gminy Lesku, mimo że takowe miały być. Czy ta sytuacja odbije się jakoś na pracownikach Urzędu Miasta w Sanoku? Ja chciałbym stanowczo podkreślić i uspokoić, no nie, takich nastrojów nie wprowadzać, że będziemy zwalniać czy obniżać wynagrodzenia. Jak tutaj też pan Grzegorz, zastępca burmistrza, pan Grzegorz Kornecki powiedział, jeśli chodzi o wydatki bieżące, będziemy pracować nad ustabilizowaniem tej wyrwy budżetowej, no i liczymy też, czekamy najpierw na decyzję rządu w tym zakresie, bo przecież to za wcześnie, żeby już straszyć kogoś, że będą zwolnienia czy zmniejszenia wynagrodzenia, jeżeli jeszcze rząd ostatecznie się w tym zakresie nie wypowiedział, a pani wojewoda, przypomnę, wczoraj zadeklarowała pomoc. Także poczekajmy na decyzję rządu i wtedy ostatecznie. Nawet przy założeniu, że ta pomoc rządu się okazała niepełna, albo nawet by jej nie było, to nie sądzę, abyśmy tutaj szli w kierunku obniżania wynagrodzeń czy zwalniania pracowników. Czy ta sytuacja była dla państwa zaskoczeniem? Bo o problemach banku mówiło się już od jakiegoś czasu. Szanowni Państwo, Podkarpacki Bank Spółdzielczy świadczył usługi na rzecz gminy miasta Sanoka na podstawie rozstrzygniętego przetargu, tam zamówienie publiczne. Był to przedsiębiorca, który w naszym kraju miał wszystkie koncesje na prowadzenie tego typu działalności. My nie mogliśmy go w przetargu wykluczyć, bo przepisy umożliwiają wówczas złożenie skargi do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zatem mieliśmy tutaj związane ręce, jeśli chodzi o odrzucenie oferty Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Zwrócę uwagę też, że to miasto Sanok nie jest jedną jednostką. 35 jednostek samorządu terytorialnego rozstrzygało przetargi i zawierało umowy z tą instytucją. Także tutaj, bez względu na to, czy wiedza jest, czy była, czy nie była, przepisy prawa zmuszały nas jako zamawiającego, żeby po prostu zawrzeć umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Nie było też również podstaw prawnych, żeby rozwiązać tę umowę w trakcie jej realizacji.
Proszę pan. Jeśli mogę uzupełnić tutaj pana burmistrza, to po rozstrzygnięciu przetargu i przed podpisaniem już umowy na obsługę rachunku bankowego, spotkaliśmy się z pan burmistrz i przedstawiciele banku, gdzie otrzymaliśmy zapewnienia na nasze pytania, jak jest realizowany program naprawczy, jakie są w tej chwili wyniki banku. Wyniki były również już udostępnione za pierwsze półrocze 2019 roku. No i zapewniono nas, że to idzie wszystko w dobrym kierunku. Bank nie widzi zagrożeń, program naprawczy jest realizowany. Wyniki za pierwsze półrocze wyniosły 13 milionów zysku przy prognozie na koniec roku podwojenia tego zysku. Także no, nie było tutaj sygnałów, że za kilka miesięcy nastąpi to, co nastąpiło 17 stycznia. Także no, w takiej samej sytuacji, można powiedzieć, jest pozostałych jednostek, które były obsługiwane przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy. Wczoraj podczas narady z wojewodą można było usłyszeć, że niektóre jednostki podległe miastu, samodzielne jednostki, tracą ulokowane w banku środki w całości. O jakie to chodziło, o sytuację, jakie jednostki? To może chodziło o spółki komunalne. No właśnie. Mamy dwie spółki komunalne, Śląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Śląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ale w oparciu o definicję mikro i przedsiębiorstwa średniego, akurat te nasze spółki wyłączone zostały, czyli objęte zostały ochroną. W całości środki zdeponowane na rachunki, jakie spółki miały na dzień 17 stycznia, zostały przekazane do nowego banku i w całości tymi środkami spółki dysponują. A których przedsiębiorstw czy spółek dotyczy ta restrukturyzacja i ograniczenie tych... Dużych przedsiębiorców. Definicja przedsiębiorców jest definiowana w ustawie o pomocy publicznej. Tam są pewne parametry podane, jeżeli chodzi o wielkość aktywów, kapitału, zatrudnienia. Także no, widać pod te parametry nasze spółki nie. A są, no, są takie spółki, które będą mieć z tego tytułu? No, myślę, że są, bo są duże przedsiębiorcy. No, no, Autosan, Stomil Stanocki, Automet. Tylko pytanie, czy akurat mieli obsługę. No to właśnie o to chodzi. Czy panowie wiedzą, czy ktoś z tych przedsiębiorców miał tą kontę? Nie. Nie, no, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy państwu bardzo.